Dzień dobry, jak jestem Zenek, to jest Sifka 6, ciąg dalszej rozgrywki Indiami na szóstym poziomie, jest tura 172, 1730 rok naszej ery, prowadzę wojnę z Ameryką, zdobyłem Waszyngton, no i lecimy na Baltimore i Lawentę, która jest tak naprawdę teraz stolicą Ameryki. Nie wiem, czy ja podpisać może pokój z nim chcę, co on by mi dał, co on chce mi dać za to, coś chcesz mi dać za to? Tonę złota chcesz mi dać, gościu? Ile mam miast? Charleston, Baltimore. Chcesz mi dać Baltimore? Fajnie. St. Louis. Przekazanie Bostonu, przekazanie Waszyngtonu. Charleston. Trzy miasta chce mi dać za pokój. No to miodnie z jego strony. Nie potem musiał wojny prowadzić, zostawię mu tylko tą stolicę. To nawet fajnie się składa. Bo taki pokój mogę z Amerykanem zawrzeć. Amerykanie chcą takie pokoju, świetnie. No i miodzio. To do widzenia. Baltimore moje, Charleston moje, bez żadnej wojny. Została Lawenta do podbicia. No nieźle. St. Louis też moje. Świetnie. Po prostu świetnie. Problem jest taki, że jak City mi powie wojnę, to te St. Louis raczej padnie dość szybko, bo tam nie będę miał jak wojsk do przetransportować. Chyba, że ja mam z Chinami otwarte granice. Ale miodzio. Dosłownie się zrobiło. Dobra, to tak. To może być spichlerz. Tu może być pomnik, tu może być wad. Wady nauki. Dobra. Tylko przydałoby się jakichś robotników tu ogarnąć. Nie miodziu, to było lepsze niż kurczę prowadzenie wojny. Szybki pokój z Amerykańcem, który oddał wszystko. Dosłownie. Nice. 72 sztuki złota na turę, 235 nauki na turę. Zawsze uważałem, że w miastach podoba mi się to, że wszystko jest tam wielkie. Także ich piękno i brzydota. Akademia Wojskowa i porty dają ludziom nauki i dzielnica osiedlowa. Fantastyś. Dobra, to zrobimy sobie teraz kanalizę chyba. Albo tworzywa sztuczna. Nie, kanalizę chyba. Teraz tak, to może być uniwerek czy giełda? Może giełda na początek, bo nauki tak mam dużo. Alhambra. Kupiec. Ej, to może kupca. Więcej szlaków handlowych mam. Tutaj co? Kampus, dzielnica portowa. Kampus chyba nie chcę, ale dzielnica biznesowa bym sobie strzelił, nie powiem. Może nawet tutaj. Donki donki. Zamienia. Z kim ja to mam zamieniać? Dobra, tutaj to potrzebuję robotnika tutaj jakiegoś. Napraw młyn. Dobra, naprawimy młyn. Proszę cię bardzo. To ty, panie robotnik, idź pan tu. Teraz tu są mokradła? To jeszcze mokradło można by osuszyć chyba. Mokradła po dropu. Okej, no w sumie może ma to sens. Dobra, czy mogę go awansować? 150 sztuk złota, ulala. Ale nie mam ropy. Ha, dobra, to się fortyfikuj na razie. No tych ziomów nie mogę upgrade'ować do czegoś fajniejszego. Scytia dalej w jakieś kurcze, w jakąś antyczną konnicą tu przyjedzie do mnie za chwilę. Dobra, coś takiego. Działa i jakieś działa polowe. Ropę potrzebuję, dobra. Ekstra, dosłownie. Coś takiego. Coś takiego. Słoniszczy. Jest, słonie mogę awansować do czegoś w końcu. Jest, słonie mogę zrobić czołgi z nich. No zajebiodę. Okej. No, to będzie miodzio. Jak upgrade'uję sobie te jednostki, to dosłownie... Buenos Aires może jechać. To Scytia i Rosjan w ogóle nie podskoczy do mnie. Dobra, tą ekipę puścimy tutaj sobie. Tego ziomeczka puścimy tutaj do ochrony tych ryb. A ten osadnik? Gdzie on chce iść? Chyba tutaj. Jest tak, studnia schodkowa. Ja wolę. Boże, ja nie wiem czemu tych studni schodkowych nie budowałem. Całkowity, no totalny błąd z mojej strony. Okej, jest piechota. Dobra, to niech zapierdziela piechota gdzieś tutaj.
Ej, ten statek stąd wypłynie, no niesamowite. Na jakieś szerokie wody. Dobra, te słonie można by stąd wykulać. I poupgrade'ować je do czołgów jakichś na przykład. Potrzebuję tylko więcej hajsu. Dobra, lecisz gość tu. Ty tu. A, giełda czy co? Czy robotników? Chyba robotników szybko sobie zrobię. Tak, to można jeszcze osuszyć mokradło. Chociaż nie wiem, czy to miało sens, jak tutaj... A, dobra, nieważne, niech już będzie. Nie będzie mokradła pod tą ropą. Dzielnica portowa, wow, jest hex tutaj. Dobra, to lecimy z portową dzielnicą. Jak najbardziej. Ty poleć goście tutaj. Bank 10 tur, to może robotnik? 7? Okej, okay, leć co? Leć tutaj, weź to rozwal. I zadziałaj tą swoją, kurczę, bladę, cudowną dzielnicą, jakąś tam studnię schodkową, czy coś tam. No whatever, dobra, ta ekipa, co może zrobić? Budowniczek. Ten może pojechać tutaj. No niech jedzie. Okej, okay, potrzeba, bla 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 bla, coś tam, coś tam. To zrobimy kursa sobie, chyba tak. Artylerię przerzucimy tu. A tu jakieś dzielnice, czy kupca, czy może robotnika, chyba robotnika, 6 tur. VAT, stocznia, Waszyngton, na początek chyba robotnik, może tutaj cała dzielnica biznesowa wykrzaczona została. Dobra, budowniczych 6 tur. Tych ekip jeszcze nie mogę upgrade'ować, to trochę słabo. A teraz tak, czy ja rycerzyków mogę? Mam ropę? Nie mam ropy jeszcze. Tak, nie zbudowałem jeszcze szybu. Dobra, coś takiego. No i tak, gdzie ten osadnik miałby się tutaj pobudować? Tu jest mało wody pitnej. Tak, jest to najlepsze miejsce, tak na dobrą sprawę. A, to jest plus jeden, tak? Mam to, mam to, mam to. Czy może na tym wzgórzu? Raz, dwa, trzy i to tak mi nic nie daje to wzgórze, jak wlezę na nie. Mniej produkcji jeszcze będę miał. No to jest dość dużo gór. Teraz ile to będę miał? Są dwa punkty produkcji. Dobra, można by na to wzgórze wejść nawet. Dobra, kulajcie się. Tak jest masa gór. Tak na dobrą sprawę. No to jednak nie popłynę nigdzie. Tym kurczę kaprem śmiesznym. Dobra, gościu, idź jakoś tu. Następna tura. Ej, Mohenjo-Daro ma tu ropę, to można by... Ale tu potrzebuję tę platformę wiertniczą. To jeszcze nie zrobię tutaj nic z tą ropą na tym bajorze. Niestety. Jeszcze poza więcej higieną. Kupców. Jeszcze więcej kupców mogę ogarnąć. Teraz tak, chemia czy nie chemia? Czy kurczę tworzywa sztuczne? Chyba chemię sobie strzela. Amfiteatr chyba nie, ale robotnik musi być jak najbardziej. Tutaj też może być robotnik, może. 5 tur, super. A tych gości wyparowało, no nie wierzę. Come on. Dobra, rób tą swoją studnię schodkową w takim razie. Te miasta tutaj w ogóle odstawiają. St. Louis, Baltimore, boże, niezły deal był z tym Amerykaninem, naprawdę. Tych można fortyfikować, działa. Do Baltimore wysłać, czy można Ruska uderzyć? Gdzie on ma tą swoją Moskwę? Czy też w Sankt Petersburg tutaj? Można by na Ruska uderzyć później.
Na razie niech te działa sobie jakoś tu kampią. No i dobre miejsce. Dobra, to może być mieścina. Panta. Panta Ray. Jeju, dobra, coś takiego. Teraz tylko robotnika by tam trzeba wysłać jakiegoś. Do walety. Dobra, niech będzie waleta. Coś takiego. Tą ekipę na razie fortyfikować można. Tą ekipę też. To jest 10 tur dzielnicy biznesowej. Potrzebuję robotnika chyba. Ten nędzny statek chyba go rozwalę i tyle. Szkoda mi hajsu na to wydawać. Tak nic tu nie znajdę fajnego. Nie odpłynie on stąd niestety w żaden sposób. To tam co? Mount Saint Michel. Produkcja. Giełda czy nie giełda? Albo robotnik szybki. Dobra, nie będą budowniczowie. Suzerenem Laventy. Ja jestem jak najbardziej, to świetnie. Będzie Hatusa, ok. A ty ziomeczku, co ty mógłbyś zrobić? Polecić to do nowego miasta może. Dobra, tak w ogóle to wypadałoby wybudować w końcu chyba. Albo i nie, może to też jest pokradło. Come on. Dobra, następna. To osuszymy mokradło, co on chce ode mnie? Sojusz. Za coś takiego, co ty, ziomek, ochujałeś? No to odejść przecież tyle luksu, co ci nie dam. To taki słaby deal. Chociaż może, żeby iść w nim ten sojusz, on wcale nie jest taki mocny. Jeszcze mi wypowie wojnę, ktoś mu wypowie, będę musiał się kotłować przez niego. Z jakąś kurna Scytią, czy tam z kimś. Bo cholerę mi to. 1100 siwa. Baltimore. W sumie tutaj jest Baltimore. Mógłby przerzucić do St. Louis jakieś jednostki. Lot czy nie lot? To jest pytanie. Mamy sobie tworzywa sztuczne. Laboratorium badawcze nie jest mi potrzebne. Ale jeszcze jeden budowniczy się przyda. Teraz tak, ci goście, no dobra. Niech osuszą te mokradła. Tych puścimy tu. A tutaj co bym chciał zrobić? Dzielnicę przemysłową. O, może w końcu bym zrobił tutaj. Tu czy tu? Chyba tu. Dobra, lecisz. To jest moja kultura? Jest. Mogę wyciąć ten las. Nice. Jest tak kanaliza czy nie kanaliza? Tych robotników można by zrobić i pobudować te studnie schodkowe. Na pewno. Targowisko. Budowniczowie 14 tur. Łeb na bogato. Może tych kurna apostołów śmiesznych. Czy ja mogę ją tutaj zmusić, żeby ona do mnie nie wysyła tego krapu? Złóż propozycję. Wojna formalna, nie ma opcji, żeby kurczę wymusić na niej jakieś te niewysłanie tego krapu do mnie. Lizbona, okej. Dyszka piechotą mi chodzi, ile mam jeszcze jeden slot na szlak na kupce jakiegoś, czego mogę zrobić. O, fajne żądania. Jakie kurcze pielgrzymki. Co tam
się wydarzyło w Alhambra. Jeżeli nie czytasz gazet, jesteś niedoinformowany. Jeżeli czytasz gazet... Dobra, dobra, jesteś to manipulowany. Pewnie. Szpieg, kupiec, 10 tur, budowniczy, 17. O Jezus Maria. Czy może bank? Dobra, nie będzie bank. Teraz tak, czy ja w końcu mogę wybudować coś takiego? W hierarchii ważnych, poetyckich ekstra substancji. Tworzywa sztuczne. No w końcu, Chryste, dobra. Tak. Jakieś czołgi można by tu zrobić? Tych gości też już mogę awansować, to grubo. Dobra, jest pierwszy czołg. Jest drugi czołg. I tu będą kolejne czołgi. Miodzio. No z taką armią to ja mogę szaleć teraz. Kurczę, blade. Dobra. Śmigłowiec, syntetyki. Dobra, niech będą syntetyki. Czoperki są nawet spoko. Tu można wyciąć sobie ziomeczka. Tutaj jakąś studnię zrobimy na przykład. I może jeszcze jeden robotnik. Bingo. A ty gościu, do kogo mogę? Do sekcji papans. No i cudownie. Dobra, lecisz z farmu. Farma, farma. I tu jeszcze są dwa lasy. Tu jeszcze jest dżungla do wycięcia. Elegancko. Okej, okay, sygnatura? No, niekoniecznie. Dobra, to może teraz. Jeszcze jeden kupiec by się przydał. Gdzieś wybudować kupca. Takie pielgrzymki. Co tu się dzieje? Co to jest? Co to jest? Przyjaźń wygasa. Aha, nie jestem już przyjacielem z Chinami, tak? Maksymalna liczba sztoków handlowych zwiększona. Wow, nice! Okej. Okay. Kogo my tu mamy? Wielki inżynier znowu. Jodnie. Tylko teraz tak, wypadałoby tą zagłębie rury gdzieś postawić. Nie wiem tylko gdzie. Pałac. Czy ja chcę tu jakiegoś budowniczego? Chyba nie. Może być latarnia morska. Zagłębie rury. Grupy budowniczych. Tych gości puścimy do Waszyngtonu. Napraw kanalizę. Dobra, to naprawimy kanalizę. Ta ekipa zapraszamy tutaj. Charleston. Mogą zrobić budowniczych chyba. Przydadzą się. No dobra. Czołgi. Nie czołgi. Tutaj słonie. Za mało złota stała. 180 sztuk złota. Trochę drogo. Co to? Regionalne, co? Regionalne budowle w tej dzielnicy zapewniają 2 do produkcji, regionalne budowle w tej dzielnicy zapewniają 2... Ej, dobra, to tu będę wysłać. W stolicy, okej. Okay. Lepsza produkcja w stolicy w takim razie, 40 punktów. No dobra. To leć gościu tu. Artyleria puścimy tu. Jaką siłę mam teraz wojskową? 1800, wstydnie 2300, ale to co, ma jakieś tonę kawalerii pewnie, nic poza tym. Te czołgi tak ją rozjadą, jakbym jakąś wojnę prowadził. Coś czuję. A, dobra, tak. Tu są jakieś banany. Więc tak, wypadałoby wybudować parę tych studni chyba. Coś mi się widzi, więc tak, tych gości puścimy tu. Tych tu i zrobimy studnie w Delhi. Czemu nie? Jak mogę? Też może być studnia.
Bingo. Deli, deli, deli. Jak to w ogóle wygląda teraz? To jest 2 punkty żywności. No tak, bo ten mokradło wywaliłem. 2 punkty żywności i 5 produkcji. No spoko. Jest 7 żywności. Wow. Nieźle. Tu jest 9, tu jest 11. O kurczę, blada. No dobra, tu leć na saletrę, gościu. Teraz te czołgi. Podjedziemy sobie nimi tu. Jeden czołg można by przesłać do St. Louis, tak for fun. Typowo. A, może jeszcze te działa polowe też jakoś. Dobra, resztę zostawimy. Jakoś Rosję można by tu ogarnąć powoli, mi się wydaje. No i tak idziemy na kady. Nie no, dzięki. Nie muszę podziwiać twoich cudaków. Mam swoje. Właśnie, tak a propos cudaków. Ile to jest cudaków w tym Waszyngtonie? No, ciekawe potępienie. Tego nie wiedziałem jeszcze. Zbytnia wojowniczość. Co my tu mamy? Stonehenge i Chintice. Same punkty wiary. 106 punktów wiary natury mam. No nieźle. Tylko co ja mogę za to kupić? Tak na dobrą sprawę? Chyba nic. Wat mogę kupić sobie. Proszę. Misjonarza apostoła. No i dobra. Kupimy sobie. Będziemy szerzyć. Kurczę blade. Protestantyzm. A jaką religię szerzy ta śmieszna Stytia? Buddyzm. Dobra, będziemy walczyć z buddyzmem w takim razie. No problemo. Pagoda. Za wiarę pagodę? Oko. Niech będzie. Nie można nic kupić. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Robotnika? Już jest robotnik. To może dzielnicę przemysłową? To jest plus 2. Dobra, nie będzie. Nie chcę już się bawić. Stocznia 7 tur. A czy ja chcę stocznię? Czy naprawić biznesową dzielnicę chcę? A może robotnika, ile to jest? 5 tur, dobra. Nie będzie budowniczy. Może być studnia schodkowa, tu też. Ile mamy tutaj? 15 domków. A 19 jest 4 bezdomnych, ekstra. Dobra, to kopalnia saletry jakaś. Tutaj farma. No i miodnie. Zaczyna to wyglądać. Boston też będzie całkiem fajnym miastem. Okej. Okay. Tak, to sobie rozwalimy. I wpuścimy tutaj. Ta ekipa. No niech to rozwali. Dobra, ci to mogą rozwalić. Ciach, 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 ciach. Zrobimy to sobie studnię schodkową, albo nie? Nie zrobimy. Dobra, coś takiego. Okej, to mamy. Rasiję już. O, jest nasz kurczę blade. Człowiek od szerzenia wiary. Przejdź się łaskawcze tutaj.
No co jeszcze on nie może iść? No, punktów tu zabrakło. Zajebiście. Dobra, tekstura. A, ktoś mi coś ukradł. Ciągle mam mało kultury. Ile mam nauki teraz? 270? O Boże, to 100 punktów więcej niż Rosja już. Mam 5 techów różnicy z nim. Jest jeszcze 5 techów lepsze, ale... to się zmieni niedługo. Dobra, produkcja w Delhi. Nową dzielnicę, giełda 6 tur. Dobra, pykniemy sobie tą giełdę. Co tu się w ogóle odpierdziela? Tak na dobrą sprawę. Tu można by studnię spadkową zrobić. Tu jakąś też. Tu, ale nie, to musi być tutaj studnia schodkowa. Dobra, giełda 10 tur. No jakby nie giełda. Teraz tak, tam ekipę puścimy sobie tu. Wywalimy w kosmos i zrobimy studnię schodkową. Stocznia 4 tury, spoko. Uniwerek, może być. 4 tury do uniwerka. Okej, okay, jest robotnik. What? Studnię schodkową bym mogę zrobić? Na pustyni? To grubo. Wow, zaraz. Naprawdę? Zajebiście. Ja mogę te studnie schodkowe budować na pustyni. W sumie studnia. Można by ją wykopać do pustyni. No dobra. Dzielnica osiedlowa czy dzielnica z akweduktem? To jest pytanie. Za 1 000 000 punktów. A może po prostu jeszcze jeden robotnik. Dobra, pykniemy sobie robotnika. Tu można by pyknąć chyba kupca jakiegoś. Ty gościu, weź to rozwal. Ty pójdziesz tutaj. Ty pójdziesz tutaj. Ty zrobisz studnię schodkową. No to idź tu. Wytnij las. Okej. To będzie git. Dobra, są mi studnie w Waszyngtonie pobudowane. Okej. Okay. Tak, trzeba tych klechów tutaj w końcu zatrudnić, zaprząść do roboty. No leś, panie. Dobra, protestanty, to kupimy sobie tutaj klacha. Apostoł. Dobra, jest dwóch, ekstra. Buddyzm to jest od City na stówę. To trzeba się pozbyć buddyzmu z moich fantastycznych miast. Let's go. Nie mam hajsu 200. Coś można by zupgrade'ować. Tych gości na przykład. To można by coś. W sumie tutaj można by na Hongkong jeszcze uderzyć. Jak wypowiem Rosji wojny, to można by uderzyć na Hongkong, wyzwolić. Albo nie, chyba go sobie przejmę. Chociaż to jest pustynia, czy to warto przejmować? Mają dwa razy jakoś pszenicę. Nie wiem, albo wyzwolę, albo przejmę. Zobaczymy. Tula jeszcze można by porobić Kandy i później na Petersburg uderzyć, to byłoby po Rosji tak na dobrą sprawę, nie wiem ile ma tam miast, zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć miast, no to jak zdobędę mu cztery, to zostaną mu trzy jeszcze. Bo razem ze stolicą ma 7. Dobra, to tak, tą ekipę rzucimy sobie gdzie? Może tu? Neksturka. Amerykanie chce barwników ode mnie. Może być, niezły deal. Ambasada. Spoko loko. Może być ambasada. Nie wiem jeszcze jak tą grę chcę wygrać. Czy naukowo, czy przez dominację. Moskwę zdobyć, później zdobyć
chińską stolicę, no i zostaje stolica. No nie, jeszcze zostaje stolica Anglii, Możliwe. Nigerii. W tej sprawie Bóg. Jeszcze jest ten Konga, Boże, Konga. O, trochę tych stolic do zdobycia jeszcze jest. Kompozyty szybkie, czy co? Czy się bawić, kurczę, blade w zwycięstwo naukowe? Dobra, pójdziemy w technikę rakietową. Teraz tu, co wy możecie zrobić? Fabryka 11 tur, no, może być. Utniemy ten las chyba tu. Raz, dwa, trzy, idź goście sobie tutaj. I róbmy tu studnię surowcową. To ładnie rozwal. To chyba zrąbałem, bo tutaj powinienem to rozwalić. No shit, serio. Dobra, już mi się nie chce bawić z tymi studniami schodkowymi, tak szczerze mówiąc. Coś takiego, fortification. Okej. No Boże, to wziąłem jakiś apostołów. A nie, to w sumie lepiej, że apostoł, chyba on silniejszy jest, czy nie? Dobra, mamy protestantyzm. Miodzio. Dosłownie. Dobra, można by sobie kupić tutaj chyba kogoś. Na pewno VAT. Na pewno apostoła. Dobra, nie mogę kupić więcej apostołów tutaj. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Farma, a to studnia schodkowa. A tu nie mogę studni schodkowej wybudować. No, w obszarach zalewowych nie można. Trochę niefajnie. Teraz pytanie, czy tutaj mogę. Boże, nawet studnie można na pustyni budować, ale jazda. To fajnie. Dobra, tutaj studnia. Artyleryja, niech sobie kampi tutaj. Dobra, coś takiego. Stoić tu. Let's go. Następna tura. No, potępiam ja Amerykanie, co zrobić? Co zrobić? Człowiek nie stworzył zbyt wielu. A to tak, co tutaj zrobimy? Jeszcze jednego robotnika. Tego ziomka wyślemy na ten las. Niech on tam wytnie sobie lasek. Tą ekipę awansuje nawet na tych przeciwpancernych jakichś wynalazków. Cztery pancernie i pies. 11 tur będzie robotnik, to nieźle. Dobra, coś takiego. Czy ja chcę szerzyć wiarę tutaj swoją? Dobra, tych przerzucimy tu. Tych przerzucimy tutaj. To gdzieś przerzucimy? Może tutaj. Twoi kaznodzieje, przepraszam. Ignoruj prośbę. Dobra. Kupimy sobie kaznodziei w takim razie w Baltimore. No i miodzio. Mam 151 zł na turę. Nice. Czemu tu nie mogę studni? A, tu jest studnia schodkowa już. Dobra. Poproszę schodkową. Okej. A czemu na terenach zalewowych nie mogę chyba budować tych studni schodkowych? Wychodzi na to.
Tutaj nigdzie nie ma studni schodkowej, a to mi nie pozwoliło wznieść tego. Dobra, to jest pustynia. To może na pustyni sobie wybuduję studnię schodkową. Co państwo na to? Jeszcze zajebista jest ta studnia, czemu ja wcześniej tego nie budowałem? Nie ogarniam. Jeszcze tutaj na tej pustyni to już w ogóle niezła jazda. Naprawdę. Dobra, co jeszcze? Mógłbym tu zrobić... Gdzie tu się heksy pojawią jakieś? Czy ja mam hajs, żeby kupić heks jakiś? Nie stać mnie, 185 zł. To nie fajnie, ale dobra, tego ziomka puścimy tutaj do Agary. Czołg można zabunkrować. Dobra, to sobie zrobimy pepanca jakiegoś. Fortification. Dobra, weź to rozwal. Tu jest jeszcze las, proszę, można go wyciąć. Do Lizbony, gościu, leci. No, mam jeszcze szlaków. Jeszcze dwa szlaki handlowe mogę puścić. No ładnie. Dobra, leć tutaj. Ty możesz zrobić studnię schodkową tu. Czemu nie? Dobra, wytnij ten las mi. Kulturalnie. Dobra, tak. Okej, ja będę kończyć ten odcinek. Rzućmy okiem na wynik. Ile mam w ogóle? 500 punktów. Wow, nice. Może wygram to na punkty? Chociaż dużo grania by było na punkty. Nie chcę mi się grać tych 200 do roku 2050. Chyba szybciej bym to przez dominację wygrał. Albo przez jakieś wystrzelanie. Wystrzelanie się na Marsa, powiedzmy. Dobra, to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.